Wojtek, jakie grzyby w ogóle teraz los? Bo teraz coś się pojawiło, nie? Tak, ale jest za dużo tych robaczywych. Co? Grzybów robaczywych. Pierwsze grzyby zawsze są robaczywe i one są dobre, wszystko, tylko że wiesz, jak ktoś lubi od razu grzyby w sosie mięsnym, no to akurat może zbierać. No dużo chodzi tych takich, wiesz, glizdek, tego innego. Mhm. Dziurawe, niezdrowe grzyby. To znaczy mają, one są, wiesz... Czyli dopiero pod koniec sierpnia jakoś? Z wkładką. Tak, jesienne grzyby są najlepsze. Teraz to jest tak, wiesz, no z tych... Tak, teraz to jak kurki się znajdzie, to tak, a tak, to robaczywe. Zresztą uważajcie w lasach teraz, bo możecie mieć dużo kleszczy. Podobno jest, atakują kleszcze i wszystkie te robactwo ze względu na pogodę, która ostatnio w Polsce. Ulewy, parno i tak dalej, i tak dalej. A grzybów podobno jest sporo, ale sporo robaczywych. Połowę albo 3/4 tego, co znajdziecie, podobno się wyrzuca albo zostawia w lesie, bo chodzą po nich duże robale. A jak lubicie robale z grzybami, to też jakieś nowe danie możecie... Kuchnia azjatycka generalnie. Możecie nowe danie sobie wymyślić, tak, nazbierajcie i sobie to wrzućcie. Nie podsmażajcie. Grzyb faszerowany. Faszerowany, ruchomy grzyb, tak będzie tam. Tam będzie coś wam chodziło. Tam, ale mi smaka narobiłeś, dobra. Białka w tych podobnych robalach jest mnóstwo, także w sumie możecie. Cześć, tutaj Mateusz z Radoszyny. Cześć. Ja mam pytanie do Wojtka. Gdzie Wojtek chodzi na grzyby? Do lasu. Ale konkretnie, miejscowość. Na plażę. ja mam... Bo jak ktoś, to zapraszamy do nas. To znaczy gdzie? Nie ma robaczywych. Okolice Węgrowa, Mińska Mazowieckiego. Ja mam tak raczej, ja mam kierunki dwa, czyli to znaczy jeden to jest gdzieś mniej więcej tutaj w okolice, tam gdzie mam rodzinę, czyli troszeczkę za Warkę, Warka Kozienice, a na północ Przasny Szczytno. Ale, to zapraszamy do nas, na pewno wódeczka też się znajdzie. No to w każdym lesie się znajduje. To jest już sklepy pootwierali w każdym sklepie. Teraz już tak już naprawdę w tych lasach to już nie są lasy. No ale dobra. Mińsk, tak? No okolice Mińska Mazowieckiego. No to też niedaleko. Ładne lasy. A dokładnie, no miejscowo- dokładnie miejscowość? Radoszyna. No to znajdziemy. Dobra, w niedzielę się pojawię. Dobra, będziemy czekać. Jakaś wrześniowa niedziela. Z rana. Kurczę, że ja nie mam tego zdjęcia. A nie, z rana w tą niedzielę pojadę. Mam wolne, no przecież, dopiero wieczorem. A mówisz, że zrobaczymy grzyby, to po co jeść? Ale ty przecież słyszałeś, że... A takie grzyby, rozumiem. Marynowane z Leclerca. Mówili, że nie ma u nich robaczywych. Aha, okej. Okay. Nie wiem, może wytruli robactwo w lesie. Okej. Okay. No tak słyszałem, że nie ma robaczy. Że ja nie mam tego twojego zdjęcia, które mi kiedyś wysłałeś, bo zmieniłem telefon. Ty z grzybów w tym dresie reprezentacji Polski. Nie, to nie dres reprezentacji, to jest moja specjalna taki ortalion czerwony. Jakiś ortalion czerwony, ortalion... czapeczka, tiko. Nie, ty czapeczka to tak, ale ortalion czerwony... I te kalosze. Kalosze. A kalosze, tak, kalosze. No żeby... wyglądałeś jak taki wieśniak, jak ja to zdjęcie mógł gdzieś rzucić. Grzybiarz, typowy, no jak? No, to a nie, typowy grzybiarz, to nie wiem, czy widziałeś, Ladosław Majdanek poszedł na grzyby, no wyglądał ładnie razem ze swoją żoną. Przestań. No przecież tam się wszystko zgadzało, były kolorki, szelki, granat z białym połączony. To nie był grzybiarz, to tylko wiesz. No i tam wyglądał to... jak z wybiegu mody, wiesz. No tak, no i weź. A nie, ty w tym dresie, kalosze, dres, czapeczce. Nie, kurtkę mam specjalnie taką czerwoną, wiesz, bo kumple mówią, żeby muszą mnie widzieć, bo zawsze uciekali w lesie, muszą mnie widzieć, żeby nie zabłądzili. No ja też mam takie przyspieszenie, że raczej nie czekam na ociągających się grzybiarzy. Nie, tak wyglądam, a mam to zdjęcie, ja to mam cały czas to zdjęcie, ale już ci nie wyślę. Ty, a jakbyśmy zrobili, że za ileś tysięcy łapek w górę pokażemy to zdjęcie? Nie, no to ja nie wiem, czy mi się telefon nie zepsuje. Mówisz, że jesteś tak, że wyglądasz jak bardziej grzybiarz. Nie, że grzybiarz, no. No to pokaż mi je. To ja ci wyślę, ale nie mam tutaj przy sobie, ale mam spokojnie. Masz? Dobra, więc robimy tak. No. 5000 łapek w górę i 5000, to jest naprawdę duży wynik. I będzie zdjęcie, które warto zobaczyć, naprawdę. Pokażemy je w jednym z następnych hate parków. Wojtuś, ale chcesz takie z grzybami czy bez? Bo nie, ja chcę tamto, co wtedy. Chyba z grzybami, bo tak. Miałem dwie, tak. Ja chcę tamto, tamto było. To wszystko, czapeczka funkcjonuje, wszystko jest to samo. Zapraszamy na hate park w dobrym składzie.
nie powiedziałbym tych słów, że w dobrym składzie, gdyby nie to, że Wojciech Kowalczyk dzisiaj wywiąże się z obietnicy i pokaże swoje zdjęcie na grzybach. Chociaż muszę powiedzieć, Wojtek, że to jeszcze nie jest to zdjęcie. Ja pamiętam tamto zdjęcie. Miałeś czapeczkę Tico założoną a la Vid Żelazko na swój wielki łysy łeb i to miało swój urok. A to, co mi przysłałeś, jest trochę za bardzo takie wylansowane. Ale... Nie, to jest tego samego grzybobrania, tylko właśnie na razie jeszcze cały czas poszukuję swojego starego telefonu i nie mogę znaleźć, a w komputerze odnalazło się to zdjęcie. Nie wiem, jakim cudem się jedno odnalazło, no ale odnajdzie się pewnie to drugie. A jak nie, to zrobimy w tym samym. Ja mam ten strój cały czas, także... Ten strój wygląda, jakby to trochę strój z Kadle Wójcika. Tak, 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 ale ja już się wybieram. Za tydzień, niedzielę mam wolną, już się wybieram na grzybobranie. Jak ty się wybierasz na grzybobranie, to pewnie się dwa tygodnie nie ma. Nie, spokojnie. Jednodniowe tak? Takie. Tak. Okej. Oglądamy je? Dobra, dawajcie. Dawajcie zdjęcie Kowala. Jest i on. Brawo, Wojciech, ale jaki dumny jesteś. Co to za grzyb jest? Czerwony koźlak. Czerwony koźlak. Osak tak zwany. No wiesz, no takie sztuki się czasami trafia, no ale... No, strój ty jesteś jak wędkarz? Jak duży złapiesz duży okaz, to sobie zdjęcie od razu zrobisz? Nie, oczywiście, no, trzeba czasami się pochwalić tym. No, wiesz, no, to nie rośnie tak, trzeba po krzakach pochodzić, żeby takie coś znaleźć. To nie rośnie tak na łące. Na łące jest tylko zdjęcie zrobione. Czyli jeśli komuś się wydawało, że twoje zbieranie grzybów to tylko chodzenie do leśniczówki i tam garowanie z kumplami, to nie. Wy naprawdę szukacie grzybów. Nie, no nie po to wstaję o 3-4 rano, wybieram się ponad 100 km poza Warszawę, żeby spędzić tam... Z kumplami kto czas na alkoholu. A kto je potem przygotowuje? Tylko ja. Tylko ty, nie Ewa? Nie, tylko ja. No nie pozwalam ruszać moich grzybów, które zbieram. No dobrze. Ale nie, no czekam na zdjęcie w czapeczce Tico. To tak, było za normalne. Będzie i takie.